Wyobraź sobie, że właśnie straciłeś pracę. Ogarnia cię panika, masz gonitwę myśli i nie wiesz co robić. Postanawiasz porozmawiać o tym z przyjacielem, a on patrzy na ciebie i się uśmiecha. Myślisz, że zaraz udzieli ci wsparcia, którego tak potrzebujesz, a może zna świetne miejsce, gdzie akurat szukają pracowników. Tymczasem on czerpie ze swojej głębokiej mądrości i mówi ci, że teraz masz przynajmniej tyle wolnego czasu. Mogło być znacznie gorzej. Bądź wdzięczny. Pomyśl, ile możesz się nauczyć z tej sytuacji. Ciebie zatyka i zastanawiasz się, czy on w ogóle cię słuchał, czy on sam siebie słyszał. Wdzięczność? Cholera, za co? Za to, że straciłeś pracę? Nie czujesz żadnej wdzięczności. Już wcześniej byłeś zestresowany, a teraz czujesz się niezrozumiany i zagubiony. Trochę ci wstyd, że nie łapiesz tej pozytywnej gadki, jaką zaserwował ci twój przyjaciel. Odkładasz swoje uczucia na bok i mówisz, no tak, dzięki. Oto przykład toksycznej pozytywności. Na pewno znasz też osoby, które żygają tęczą. Epatują perfekcyjnym życiem, przesyłają ci dobre wibracje, inspirujące cytaty na Instagramie, pozytywny vibe i w ogóle och, ach, życie jest piękne. Albo jakiś guru od szczęścia, który pieprzy farmazony. No tak, straciłeś pracę, ale to nic, z tej sytuacji powinieneś wyjść tylko silniejszy. Teraz przynajmniej masz czas dla siebie, możesz rozwijać pasję, czytać książki itd. Przechodzisz rozwód, uśmiechnij się, tak widocznie miało być, wszystko dzieje się po coś. Grunt to mieć pozytywną energię, wow! Uległeś wypadkowi i jesteś kaleką, ale nie przejmuj się. Bądź wdzięczny za to, co masz. Mogło być gorzej, mogłeś zginąć. Musisz patrzeć optymistycznie w przyszłość. Jak się postarasz, na pewno będziesz szczęśliwy. Jeśli, drogi widzu, masz czasem dość udawania, że wszystko jest w porządku, że cały czas powinieneś być za wszystko wdzięczny i szczęśliwy, w domu, w pracy, w związku, z przyjaciółmi, w obliczu tragedii, w mediach społecznościowych, to specjalnie dla ciebie powstała książka Toksyczna pozytywność. Jak zachować zdrowy rozsądek w świecie ogarniętym obsesją bycia szczęśliwym. Autorstwa pani Whitney Goodman. Książkę serdecznie ci polecam. Link do niej znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. Drogi widzu, twój przyjaciel w tej sytuacji zapewne ma dobre intencje. On nie jest złym człowiekiem, po prostu powtarza to, co wyczytał w poradnikach i czym karmiły go media społecznościowe. To, co powiedział, nie jest nieprawdą. Rzeczywiście, masz teraz więcej czasu. Faktycznie mogło być gorzej. Wciąż przecież masz ręce do pracy, trzeba tylko jej poszukać. Jak znajdziesz nową pracę, to możesz wyjść z tej sytuacji silniejszy niż wcześniej. To doświadczenie może cię czegoś nauczyć. To wszystko prawda. Jednak problem polega na tym, że w tym momencie tego nie dostrzegasz. Wciąż się martwisz, jesteś zdenerwowany i boisz się o swoją przyszłość. Twoje ciało i umysł funkcjonują w trybie kryzysowym i nie zmienią tego jakieś pozytywne frazesy. W ogóle ich teraz nie potrzebujesz, a mogą cię jeszcze dodatkowo zdenerwować, wprawić w zakłopotanie, bo przecież jak gamoń nic nie rozumiesz, no i oddalić cię emocjonalnie od przyjaciela. To, czego potrzebujesz, to realne wsparcie, koło ratunkowe, które da ci nadzieję oraz przestrzeń na uporanie się ze swoimi negatywnymi uczuciami. Toksyczna pozytywność jest radą, do której teoretycznie mógłbyś się zastosować, ale nie w tej chwili. Teraz jeszcze nie potrafisz wcielić jej w życie. Brakuje tutaj wyczucia czasu. Szczęście i pozytywne myślenie stały się dzisiaj celem i obowiązkiem. Guru pozytywności powie ci, że jeśli w twoim życiu coś się nie układa, to dlatego, że masz złe nastawienie lub niewystarczająco się starasz. Wszędzie masz szukać pozytywów, w każdej beznadziejnej sytuacji. Pozytywne myślenie jest sprzedawane jako lek na wszelkie problemy. Gówno prawda, wcale tak nie jest. Gdyby to było takie łatwe i skuteczne, to wszyscy byśmy to robili. Każdej tragedii towarzyszą przykre emocje, z którymi dana osoba musi się uporać. Każdy z nas w swoim tempie radzi sobie z problemami. Jedna osoba w 2 tygodnie po rozwodzie jest w stanie na nowo poukładać sobie życie, a inna będzie się dołować przez wiele miesięcy. Dopiero gdy zaakceptuje daną sytuację, gdy upora się ze swoimi emocjami, będzie w stanie ruszyć z miejsca. Czas na przetrawienie smutku dotyczy każdej tragedii. Należy każdemu pozwolić doświadczyć emocji, a nie wmawiać, że jest zajebiście, tylko że on tego nie dostrzega. Najczęściej toksyczna pozytywność i banały są mało pomocne, a nawet szkodliwe przy takich tematach jak
bezpłodność i utrata ciąży, żałoba po stracie, choroby i niepełnosprawność, rozstania i rozwody, kłopoty zawodowe i utrata pracy czy wygląd zewnętrzny. Rozmowa o nich to nie to samo, co narzekanie na czekanie w długiej kolejce, czy marudzenie, że w restauracji nie ma mojego ulubionego dania. To sprawy, które dotykają nas do głębi. Jeśli kusi Cię posłużenie się banalnym, coachingowym frazesem, gdy słyszysz o czyichś kłopotach lub też sam się w nich teraz znajdujesz, to lepiej daj sobie z tym spokój. Ludzie zamiast toksycznej pozytywności mogą potrzebować dwóch rzeczy – współczucia oraz lekkiego kopniaka w tyłek, a czasami jednego i drugiego. To skomplikowany taniec i nadmiar któregoś z elementów nie kończy się dobrze. Współczucie pokazuje drugiej osobie, że ją rozumiesz, że jesteś przy niej i ją wspierasz, że to normalne, że jest teraz zdenerwowana, zapłakana, załamana itd., a ty szanujesz jej uczucia. Dajesz jej w ten sposób potrzebną przestrzeń. W końcu przeżywa jakąś tragedię, śmierć bliskiego, rozstanie czy cokolwiek. Dzięki temu ma szansę uniknąć wstydu, który pojawia się, gdy ktoś wysłuchuje toksycznej, pozytywnej gadki, której w tym momencie nie jest w stanie zrozumieć. Okazanie współczucia stoi na początku całego procesu. Gdy osoba zaakceptuje to, co się wydarzyło, gdy zauważy, że ją rozumiesz, to można ją trochę zmotywować do działania. Jeśli jest jakiś cel do osiągnięcia lub coś do zrobienia, to jest to odpowiedni moment na lekki kopniak w tyłek. Słuchaj i zadawaj pytania. Jeśli ktoś stracił pracę, to może znasz miejsce, gdzie teraz szukają pracowników. Jeśli ktoś stracił bliską osobę, to może potrzebuje teraz towarzystwa, a może chwili samotności albo czegoś innego. Zapytaj. Czasem osoba potrzebuje lekkiej zachęty, zwykłej rozmowy, twojego osądu sytuacji, porady, męskiego wyjścia na piwo albo damskiego spotkania przy winie, aby przebrnąć przez trudne chwile. Udziel realnej pomocy. Drogi widzu, w pozytywnym myśleniu jest wartość, oczywiście. Zdrowa pozytywność oznacza dopuszczenie do siebie realnej sytuacji i nadziei na przyszłość. Naprawdę warto być optymistą. Bez optymistycznego podejścia ciężko o jakiekolwiek osiągnięcia. Natomiast toksyczna pozytywność jest toksyczna dlatego, że zabrania Ci odczuwania negatywnych emocji i każe Ci je tłumić. Wymusza na Tobie wdzięczność za przykre wydarzenia w najgorszym możliwym momencie. Wdzięczność przyjdzie, pojawi się sama w sposób naturalny, ale najpierw powinno się mieć czas i przestrzeń na przeżycie bieżących emocji. Omawiana w tym filmie książka zawiera 10 rozdziałów i każdy z nich dotyczy innej historii związanej z toksyczną pozytywnością. Jeśli ciekawi Cię przystępnie podana wiedza na ten temat, jak toksyczna pozytywność wpływa na nas i czym można ją zastąpić, to link do książki znajdziesz w opisie pod tym filmem.